Dzień dobry, jesteśmy w kolejnym odcinku. Działamy przy Bizonie. Wyjedziemy tutaj dupą, żeby lepsze światło było i będziemy wyciągali sita. Zobaczymy, w jakim one są stanie. Stanie są chyba niezbyt dobrym od nowości. No zobaczymy. O. Bizon ładnie gada. Co jest, piesku? Dobra. Piękna maszyna. Będzie, będzie! Dobra, wyjechane. Słucham? Nie, nie, nie. Tylko tu jest pniak pod spodem, pod headerem. Opa. Dobra, można opuszczać. I co? Idziemy tutaj. Na pewno sprawdzimy co i jak i zaczniemy wykręcać sobie. No ja to sobie zdjęcie porobię, a to można regulację to... Tu to jest, dana maksymalnie podniesiona. Da, a to będzie widać nawet po tym. O, pyk. Pyk. Zdjęcie. No to też chyba trzeba nie tutaj to... No to można, no nie? To jest, trochę będzie tylko... To się wyreguluje. No nawet widać, gdzie była łapana, nie? Dobra. Łapiemy to pierw i... Dół weźmiemy. O. Jak wyjmiesz, to podkładki nie zgubi, skręć na jedną. Co? Tu. A, że skręcić jedną. Tak. Skręć na jedną i już. Trochę skrzywiona. Co jest? Ten dystans. Trochę skrzywiona. Napręża. O, dobra. Mamy to. Czekaj. Co? A, wajcha ci trzyma. Ubezpieczyć trzeba za wleczkę. No. Widzę. Daj nam kombinerki. Te tutaj. O, widzi? To dokręcasz. O, to jest to. Tak, będę się kręcić. Powinno ją popuścić. Puścić ją tylko i jest już. No, okay. To nie wykręcę. I teraz powinno chodzić. Dobra, teraz się powinno to ruszyć, nie? O, jest. Super. No i mamy to. Mamy to. Tę wajchę trochę by popuścił jeszcze. Z tej strony. To samo, no nie. No. Podnieś do góry. No tam wiesz, jest na pewno przy tak spasowane jest to. To nie jest tylko tak włożone, to musi się. Trzymać się musi. Się gotowo, kurwa, czy coś. No antywibracje, tak? Dobra. O, ruszyło się. O. No dawaj Piotruś. No to nie jest. Żeby nie skosić. Równocześnie chodź, ściągnij. No. Nie za wajchę, tu za to ciągnij we dwóch. O. Widzisz, idzie. Już się zblokowało coś. Tak? Poczekaj, no. Puść. Jak tu te zawiasy tu są wsadzone. Z dnia na zasuwanie. Nie
nic się tu nie zblokowało z tej strony. No pokaż jakaś z tej strony, pokaż. No tu już słyszałem tylko. Tak. Zablokowało się? Zablokowało, no. Nie, nie ma prawa, żeby się zablokowało. Nie, to może ją trzeba skontrolować. Dobra. O, tutaj chyba ta. Na regulacji to. Może. Podgryź lekko, lekko cofnąć. No, do przodu. Dobra. I teraz... Ja, śrubokrętem jakim czy co? To wy pociągacie, ja będę trzymał tu lekko. Lekko pociągacie. Żeby tylko mi... Ale nie, to jest... To nie trzyma, bo tu jest przecież kurwa po tej... Po stożku. Dobra. Chyba. To nie trzyma, to nie trzyma. To nie trzyma. Czekaj, schowam telefon. No i już, to połóż, połóż, niech to leży. I ciągniemy z boku. No może, bo to ciężkie. No już możesz ręcznie złap, tak jak ja. O, jeszcze. Do tyłu. Do tyłu. Do tyłu, do tyłu. To na przykład wyje całkiem w powietrzu, to do góry wyje. To, jedne... To wyje cały rząd. No. Cały rząd tutaj, no. Uciekać. Tu. Ten to, rząd. Ale dlaczego? Tu się przypchało coś i też jest popodginane. Ale od spodu trzeba zajrzeć. Tak, do góry. O. Jak ta regulacja w ogóle tu działa? Łone to są tu. To widać, po prostu są krzywe już niektóre, tak patrząc. Trzeba będzie powyprostywać, bo ja specjalnie zamówiłem sito, bo tamto na dole, no pokrzywione są te, no nie wiem, dałoby rady, nie? To jest dobre sito. To jest dobre, to się poprostuje. O, tu jest gdzieś krzywo. Tak, poprostować. Żeby się zamykały wszystkie domykały. Wziąć na ciśnienie, na kompresor, i to przedmuchać całe, nie? No przede wszystkim. Tak. Udzielaj! Bierzemy to na kompresor, żeby to przedmuchać. Przecież to nie uszkodzi, nie przerzewiałe. Nie ma dziury. No nie. No wystarczy tak, tu będziemy musieli jeden rządek pod wyprostować na pewno. Ten jest za bardzo od tutaj. Ten, trzy, tu. One są po prostu wygięte, będzie trzeba je nagiąć, nie? No. Tu jest ten całkiem wygięty jeden. Tak. Ale to jest kurwa widzę, palcem się. Prostuj. Prostuje się. No, no to ładnie poprostujemy. O, tutaj ten jest, ten jest jeden, tylko tutaj ten. Ten rządek na tę długość to, i tyle. To on nie siada, tak. Dobra, to bierzemy to pod... Nawet tamta strona lepiej jak ta strona. Tak. Ta jest dobrze, te dwie rzędy są dobrze, ale ta prawa je nie. To bierzemy jedno pod kompresor tam, nie? To się przedmucha to całe może. Echo. No, jest echo. No to tak, mamy tu drugie sito, to drugie sito jest już bardziej zmęczone życiem. No i ja wymienimy już raczej. Raczej już je normalnie wymienimy. Ono idzie do góry i się wysunie. No i tak, widzicie, ta wajcha zgubiła nam się rok temu, została podrobiona. Też będzie już elegancko, tak jak należy. No i dostaniemy się do podsiewacza tylko później i zobaczymy, co tu będzie. Nie tak. Jak ta tu... Aha, bo tu regulacja tylko środkiem idzie. A wszystkie są zależne. Jak one tu... Tu jest ok. Bo tu idzie ten taki... Rozumiem, o. Okay. Zmykał, to znaczy, że trzeba, kurde... Tu, bo tu jest nawet, on jest wpuszczony, ten tu jest chyba zgrzewane, nie? Tak, to jest zgrzewane, widać nawet, nie? Punktami. I to może być to, że jest źle zgrzane, czy przegięte. To jest ta sztuka. I że nie domyka. No. Nie wiem, czy coś tak wygnie tym, kurczę. No bardzo jak złapać. A takie cienkie ten. Nawet do zegarów jakiś te. No, do zegarów, no. Ma pan jakieś takie kombinerki, żeby cienkim podjechać? Ale nie, bo to trzeba może kurde. Tu podjechać. Całością to. Że będzie trzeba. Trzymaj byku. No trzyma. Całością to pod. Zamknąć i dogiąć jeszcze tak, żeby było dobrze, wiesz. Zamknąć całkiem, nie? O. I zobacz, jak nie dochodzi, to. Nie dochodzi, widać, że szpara jest centymetrowa. To wtedy, kurde, trzeba by to przeginać tutaj, tu, do tego.
dogryź, ale... Trochę. Może takimi tymi szczypcami dłuższymi. O. No i teraz już doszło. Teraz tu? Nie. Ten też jest. Tu w góry to nie, tylko ta strona. Widać jak tu, gdzie się zamyka, gdzie nie. No jeśli to mamy wyjęte, wyprostowane, wyczyszczone. Zeszło trochę z prostowaniem, ale jest tacy i wszystkie działają jak należy. Co? Gdzie jeszcze po... Jak siód. No widzę, zaraz jeszcze poprawimy. No, no jeszcze jeden rząd został. Tak teraz jak się położyło, to widać. Lepiej widać. Tak, ten rządek jeszcze do poprawy i będzie cacy. Ona już rok temu była odkręcona, nie było jak przykręcić, dobra. Po żniwach się... Poczekaj, nie ciągnę. No, dawaj. Dobra, pyk. No to sito to jest. O, to już się kwalifikuje do wymiany. Dałoby radę jeszcze go uratować, ale to jest. No to jest aludziowe. To już się nawet bardzo nie chce otwierać, bo to jest. Kupują te pokrzywione. Wywalone. No ale to sito jest w lepszym stanie jak tamto. Co się tu stało po poprzednim sezonie? Jedna blacha wyrwana. Tu są dwie blachy, rozumiesz, że tu powinny być dwie blachy. To jedna gdzieś spierdzieliła. A jedna gdzieś... Gdzieś się trzyma. To... Gdzieś się ulotniła jedna blacha. O kurwa, to tylko dobrze, że tylko tyle szkód narobiło. A nie. No zobaczymy, co tu będzie. Mógł ślimak przecież stanąć. No. To zboże przecież podaje, tam idzie do tego... Wiem, do podajnika. No. No i taka sytuacja. No nic, zaraz zobaczymy, co tu będziemy dalej działać. Żeby tam było czysto, tak. Czysto zobaczyć. No ale tutaj, aby włączył ten podajnik, to by to chyba... Teraz można włączyć. Teraz można, bo jest na... Bo jest powyjmowane wszystko, tak, nie? Odkręcić, żeby ten wyleciało. Tak. Bo tu już nic nie będzie przeszkadzało, bo tu blacha wyjęta. Mamy małą awarię, urwane blachy. Tak, to ten ślimak jest, to jest ten ślimak. No to teraz włączyć można, bo wszystko powyciągać. To jest ten kłosowy. Tak. Aha. Kłosowy, to nie jest zbożowy, tylko kłosowy. Zbożowy jest dalej. Nie, jest tutaj czysto, kurde. Nie, to przepraszam, to ten drugi, to ten dalej. To nie ten ślimak. To ten następny jest, który tu idzie. To jest następny, ten ślimak. Ten, tak, to jest ten. Tak jak Piotruś pokazuje. Ty, no bo to są dwa ślimaki. No tak. No. I to jest ten drugi. Bo ale to się w ogóle odkręca klapę u dołu pod tym ślimakiem. Bo to jest powrót, bo to zboże nie przemucone wraca na bęben. Tak. Uwaga, otworzymy tu klapę, będzie wygodniej. Ale tam no, od spolu to leci, to wszystko wyleci. A tam się pod spodem, pod tym ślimakiem odkręca się. A są, odkręca się, no rzeczywiście. Odkręca się. O jest, gnój cały po szczurach, nie tylko, wszystko tu jest. Tutaj. Widać, że to zboże właśnie. Może włączymy muckarnię, żeby to... Włączyć i co zebrało. Nie wiem, włączać, bo kurwa tutaj łańcuch się może rozpiąć. Dalej, do końca. Właśnie, no tak, ten łańcuch nie spięty, gdzie trzeba go spiąć. To łańcuch chyba będziemy już jutro robić z Mateuszem. O, i tutaj kurwa, kto wie, czy nie, ta blacha gdzieś nie wpadła i te gumy uszkodziła. Ty nie uszkodziła. Czy tu podajniku kłosowym? Raczej nie, tu w tym ziarnowym. Bo to na podajniku ziarnowym. Chociaż nie, no nie, tak, bo tam blacha jest oddziela, który oddziela ten podajnik. Ten ślimak, jest taka blacha spadająca, co oddziela to. To jedynie co to mogło uszkodzić ten podajnik tutaj zbożowy. A tutaj te gumy uszkodzone. A tu coś musiało coś może wpaść, dlatego... Może część jakiejś blaszki z tych... Tak. Coś wpadło i... Dobra, to słoma jest wszystko, co nie powinno być. No. Jak łańcuch zrobimy... Leciało wszystko. Tak. Łańcuch zrobimy, dlatego to dopiero... tyle w zbiorniku było słomy. W zbiorniku? A nie, bo to ten kłosowy. Ale to...
Ale po kusie dużo było. W kusie dużo było, no. No właśnie, no. No to co? A dzisiaj kończymy. W następnym odcinku zobaczycie, jak będziemy robili łańcuchy. I może już sita będą i noże do sieczkarni. To pokażemy przesyłkę, jak przyjdzie. To na dzisiaj się żegnamy. Ten pan sam zobaczy. Nara.